Ile razy wasz bohater w ramach gameplayu pokonał 1000 wrogów? Tylko po to, żeby w ramach cutscenki 5 naraz przytłoczyło go tak, żeby był zmuszony do odwrotu? Ile razy przyjęliście jakieś niebotyczne ilości obrażeń, po czym używacie miksturki, żeby wyleczyć się do pełna? Tylko po to, żeby w ramach cutscenki jeden strzał powalił naszego ulubionego kompana? I tego typu sytuacji w dzisiejszym gamingu jest po prostu multum. Tak, bo ludzie nie potrafią przegrywać. Dlatego na przykład uwielbiam system zapisu z Kingdom Come'a, gdzie ty używasz jednego z resource z gry, który możesz sobie wykraftować, ale każdy zapis i każde wczytanie liczy się z pewnymi konsekwencjami. Ty nie możesz zapisać gry, spróbować kogoś okraść, jak ci nie wyjdzie to wczytać, okraść kogoś, czytać, pójdzie dobrze, zapisać jeszcze raz i okraść go jeszcze raz i tak 3 razy w kółko. Nie możesz tego zrobić. I to jest świetne, bo w tej grze twoje akcje mają konsekwencje. Chcesz zapisać przed tym, okej, możesz to zrobić, ale to cię będzie kosztowało. I ty teraz przelicz, czy zużycie tego sznapsa do zapisu jest więcej warte niż możliwość okradzenia kogoś.